Dzień dobry Państwu. W imieniu Biblioteki Narodowej i Centrum Kompetencji w Bibliotece Narodowej witam na pierwszym z kilku webinariów, w których chcemy beneficjentom programu Kultura Cyfrowa Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pokazać najlepszy sposób dotarcia ze swoimi zdigitalizowanymi zbiorami do repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej. Zaczniemy od wystąpienia pana Jerzego Manikowskiego z Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej, który opowie o zadaniach konserwatorów w czasie digitalizacji. Dziękuję bardzo. Powinni Państwo widzieć adres mailowy do Centrum Kompetencji. W razie pytań, mam nadzieję, że jakieś się pojawią, proszę pisać na ten adres, ponieważ tym razem nie przewidzieliśmy innej interaktywnej metody kontaktu. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jerzy Manikowski, jestem kierownikiem Instytutu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych Biblioteki Narodowej. Przedstawię Państwu dzisiaj, jakie działania wykonują konserwatorzy przed digitalizacją zbiorów, czyli opowiem to, co następuje przed wysłaniem obiektu do skanowania. Otóż przygotowanie w Bibliotece Narodowej w 2016 roku został uruchomiony program Patrimonium, w ramach którego celem było zdigitalizowanie bardzo dużej ilości obiektów, co wymusiło na konserwacji zmianę, po pierwsze opracowanie planu działania, a po drugie zmianę trochę charakteru naszej pracy, to znaczy przeorganizowanie naszej pracy. Normalną pracą konserwatora jest restauracja obiektu, czyli przywrócenie jego wartości estetycznych, użytkowych. Natomiast w tym przypadku, kiedy mamy do czynienia z kilkudziesięcioma tysiącami obiektów, które musimy przygotować, musieliśmy podjąć działania z pogranicza trzech różnych konserwacji: prewencyjnej, interwencyjnej i restauracji. Konserwacja prewencyjna. Czym jest konserwacja? Są to działania podejmowane w otoczeniu obiektu bez ingerencji w jego strukturę i nie zmieniające wyglądu. Może to być stworzenie opakowania ochronnego dla obiektu, przeszkolenie skanerzystów, jak należy obiektem manipulować, bo wbrew pozorom jest to bardzo ważne, ponieważ może dojść do zniszczeń w trakcie skanowania. Jak obsługiwać obiekt i także jak zorganizować miejsce pracy dla skanerzysty, tak żeby mógł swobodnie tym obiektem manipulować. Konserwacja interwencyjna to działanie związane z ingerencją w strukturę obiektu będącego w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zniszczeniem. Krótko mówiąc, jeżeli obiekt ma przedarcia, jakieś różne elementy, które mogą odpaść pieczęcie, no to naszym zadaniem jest ich zabezpieczenie. Tak, żeby w trakcie wykonywania skanu czy zdjęć nie doszło do kolejnych większych zniszczeń, czy do utraty nawet fragmentów obiektów. Natomiast restauracja, jak już wspomniałem, to jest działanie, które polega na przywróceniu wartości estetycznych i użytkowych obiektów. Jak już wspomniałem, konserwacja prewencyjna to szkolenie operatorów skanerów, jak zorganizować stanowisko digitalizacyjne i bardzo często w przypadku obiektów zabytkowych, bardzo cennych, konserwatorzy też asystują i nadzorują proces skanowania czy robienia zdjęć. Jakie są cele konserwacji interwencyjnej? No to jest ochrona integralności obiektu, czyli doprowadzenie go do takiego stanu, który pozwoli na bezpieczne manipulowanie nim oraz zapobiegnie utracie jego fragmentów lub elementów. Natomiast poprawa stanu zachowania obiektu to jest umożliwienie dostępu do tekstu obrazu, co na przykładach pokażę, w jaki sposób ten dostęp może być zablokowany, a także uczytelnienie informacji w tekście obrazie, bo bardzo często treść, obiekt jest w takim stanie, że treść jest nieczytelna. Prace związane z zapewnieniem ochrony integralności obiektu planowane są tak, aby wykonać w jak najkrótszym czasie wykonać niezbędne zabiegi.
Natomiast musimy przy tym pamiętać, że wybór materiałów i metod konserwatorskich musi spełniać kryteria stabilności i odwracalności przy jednoczesnym uzyskaniu szybkiego efektu. Co to znaczy odwracalności? To znaczy, że wszelkie prace konserwatorskie, jakie wykonujemy na obiekcie, muszą dać się cofnąć. To znaczy można je zdjąć i można w przypadku w przyszłości, gdyby pojawiły się lepsze technologie, lepsze materiały wymienić. Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych liczy 11 osób, 15, znaczy, przepraszam, Instytut Konserwacji 32 osoby, natomiast 15 osób było zaangażowanych w program Patrimonium i wykonali blisko 46 tysięcy przeglądów obiektów, bo to jest jedno z naszych zadań, to znaczy przygotować obiekt, nie tylko przygotować, ale też wcześniej przejrzeć obiekt i ocenić, czy można go bezpiecznie wysłać do skanowania, czy jednak do dalszej pracy konserwatorów. No a z tych 46 tysięcy przeszło 19 tysięcy zostało przeszło przez ręce konserwatorów, czyli zostało specjalnie przygotowanych. To są bardzo różnorodne obiekty, to są książki, to są rękopisy, wielkoformatowe afisze, plakaty, mapy. Wszystkie te nasze efekty naszej pracy można zobaczyć w Polonie. Z jakimi problemami najczęściej spotykali się konserwatorzy przy przygotowaniu obiektów? No, to są uszkodzenia mechaniczne, oderwane fragmenty, luźne elementy, uszkodzenia mikrobiologiczne, które są dla nas bardzo problematyczne, deformacja podłoża, liczne zagięcia, nierówności, pofałdowane karty, zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia to nie tylko brud, ale też zacieki, naloty mikrobiologiczne, czy też rdza, bardzo często występujące po spinaczach czy szczywkach metalowych. No i zakwaszenie zbiorów bibliotecznych. No, jest bardzo duży problem z XIX i XX-wiecznymi zbiorami bibliotecznymi, ponieważ paradoksalnie z tego okresu papier jest dużo mniej trwały i dużo gorszej jakości niż papier z wcześniejszego okresu. Ponieważ część Państwa nie wie, co to są kwaśne zbiory i czym jest zakwaszenie, w skrócie opowiem, to jest papier, który na etapie produkcji został zakwaszony, a na początku XIX wieku została stworzona technologia maszynowej produkcji papieru. Wcześniej ten papier był czerpany ręcznie, używano do tego surowców takich jak szmaty bawełniane, konopie, bardzo dobrej jakości surowców, które posiadają bardzo wysoką zawartość, niemal 90% celulozy, który jest głównym budulcem papieru, głównym składnikiem papieru. Natomiast na początku XIX wieku, kiedy wprowadzono maszynową produkcję papieru, pojawił się problem surowcowy, który rozwiązano wybierając z drzewa, czyli ścier drzewny do jego produkcji. Stworzyło to pewne problemy ze względu na to, że ścier drzewny posiada dużo mniejszą zawartość celulozy niż konopie czy bawełna, bo raptem 40%. Co gorsza, celuloza, która jest polimerem, czyli to są takie długie łańcuchy glukozy, posiadała te łańcuchy dużo krótsze i dużo niższe niż bawełna. No i przy produkcji dużo trudniej było zakleić masę papierniczą niż wcześniej, dlatego trzeba było użyć klejów żywicznych w środowisku kwaśnym przy użyciu siarczanoglinu. W efekcie tego powstawał kwas siarkowy, który z kolei katalizował reakcję hydrolizy celulozy. To jest takie po prostu pokazane, jak to wygląda, równanie, jak wygląda taka kwasowa hydroliza. Chodzi o to, że jony hydroniowe katalizują reakcję, następnie celuloza łączy się z wodą, co powoduje z kolei rozpad tych łańcuchów celulozy. Przez co papier, który normalnie jest giętki i wytrzymały, staje się sztywny i kruchy. I tak po 200 latach mamy obiekty, które są w fatalnym stanie.
No, na szczęście nie jest ich tak dużo, natomiast w tych fatalnym stanie, natomiast zakwaszony jest 90% księgozbioru z tego okresu. Tutaj mogą Państwo zobaczyć skutki kwasowej hydrolizy celulozy. Tutaj widać rozpadającą się gazetę, której właściwie nawet nie można otworzyć bez uszkodzenia jej. Pokażę Państwu teraz na zdjęciach, jak wyglądało przygotowanie takich kwaśnych obiektów do digitalizacji. Tutaj mamy telegram z okazji zaręczyn ślubu Piotra Szambeka z Marią Fredrówną. To jest telegram z 1881 roku. Po lewej stronie widzą Państwo ten obiekt przed konserwacją, po prawej po. Widać wyraźnie, że są liczne zagięcia, przedarcia. Tekst, obiekt jest bardzo trudny w takiej kondycji do skanowania. Konserwatorzy musieli go wyprostować, wyprasować, wzmocnić brzegi, zakleić przedarcia. To jest procesem trochę czasochłonnym, ale jak widać efekt jest bardzo dobry i zupełnie innej jakości są zdjęcia po takich zabiegach niż bez nich. Kwaśny papier ogólnie jest odrębnym problemem konserwatorskim, dlatego w Instytucie Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych są specjalne pracownie, które zajmują się wyłącznie zbiorami z XIX i XX wieku. To jest Pracownia Konserwacji Masowej Arkuszy i Pracownia Konserwacji Masowej Książek, gdzie mamy technologie polegające na odkwaszaniu tych zbiorów. Są to technologie opracowane w drugiej połowie XX wieku i polegają one na tym, że książki się kąpie w roztworach odkwaszających. Jedna jest wodny, drugi jest bezwodny. W jednej technologii jest wodny, w drugiej bezwodny. No i to ma za zadanie przede wszystkim zatrzymać tą kwasową degradację celulozy czy degradację papieru. No przepraszam. Dobra. Tutaj jest kolejny obiekt. Tu mamy bardzo zaawansowaną też kwaśną degradację. Ten obiekt był bardzo łamliwy, bardzo kruchy. Ile w przypadku poprzedniego obiektu wystarczyło wzmocnić brzegi, podklejając bibułką japońską, no to tu jednak musieliśmy całe karty, całe strony podkleić bibułką, tak żeby nie doszło do dalszych zniszczeń, do odpadania fragmentów, kolejnych pęknięć czy przedarć. Na pewno żółty kolor takiego papieru, bo to też jest często spotykane w kwaśnym papierze, nie wynika z tego, że w ścierze drzewnym jest też zawarta lignina, która utleniając się w kontakcie z powietrzem, z czasem żółknie i dlatego takie te gazety, które mamy w domach z XX wieku mają takie kiedyś białe, dzisiaj są zarzucone. Tutaj na powyższym zdjęciu widać żeworyt. Konserwatorzy tutaj zastosowali inny sposób niż w poprzednich dwóch przykładach wzmacniania i rekonstruowania brakujących fragmentów papieru. Użyto techniki czerpania w maszynie do uzupełniania ubytków. Uzupełnienie wykonuje się także w wodnej kąpieli, w której jest płynna masa papierowa. Masa papiernicza to nic innego jak masę papierniczą kupuje się w sklepach konserwatorskich. Na szczęście następnie się mieli i tworzy się z tego taki płyn, w którym widać takie nitki papieru. To urządzenie w takiej masie papierowej, jeżeli położymy obiekt, to przy odpompowywaniu wypełniają się ubytki, co mogą Państwo zobaczyć. Nie wiem, czy to widać. Myszkę, czy widać? Tutaj mogą Państwo zobaczyć, jak ładnie została wypełniona, jak ładnie te luki zostały wypełnione przez masę papierową. To jest zabieg czasochłonny.
Natomiast jest on bardzo efektywny w momencie, kiedy mamy bardzo dużo takich obiektów, ponieważ przygotowanie tej kąpieli jest czasochłonne, sama kąpiel też trwa kilkanaście minut, no a później trzeba ten papier, ten obiekt jeszcze wysuszyć, wyprasować, wyrównać brzegi i zdjąć nadmiar tej masy papierniczej. Jest to bardzo przydatne w momencie, kiedy mamy do czynienia z całą serią grafit. Tutaj mamy akurat przykład drzeworytu. Kolejnym problemem konserwatorskim, z jakim oprócz kwaśnego papieru, z jakim się spotykamy, są uszkodzenia mikrobiologiczne. Papier zbudowany z celulozą jest bardzo dobrą pożywką dla bakterii i wszelkiego rodzaju grzybów. I bardzo często złe warunki przechowywania takich obiektów prowadzą do tego, że pojawia się na nich pleśń, która z czasem powoduje ogromne zniszczenia. Dlatego bardzo istotne jest odpowiednie przechowywanie zbiorów bibliotecznych, bo jeżeli przechowujemy je w piwnicy, gdzie jest wilgotno, gdzie jest wyższa temperatura, to mamy bardzo dobre warunki do rozwoju takich mikroorganizmów. Natomiast jeżeli przechowujemy zgodnie z normami w temperaturze 18 stopni czy wilgotności 40-45%, to i stabilnych do tego, to wówczas to ryzyko znacznie maleje. Oczywiście też takie uszkodzenia, takie zagrożenie pojawia się też w momencie zalania zbiorów, co też jest dosyć częste. I jeżeli ich szybko nie wysuszymy, to coś takiego się z nimi stanie. No to jest samo uszkodzenie mikrobiologiczne wynikają z enzymatycznego rozkładu podłoża papierowego lub pergaminowego. Te uszkodzenia powodują, że stwarzają ryzyko pogłębienia, utrudnia przekładanie kart w trakcie skanowania. Do tego osady, liczne osady zaplamienia powodują, że tekst jest nieczytelny. To jest ogromny problem dla konserwatorów ze względu na to, że taki papier jest bardzo trudny do konserwacji. On jest rozmiękły, jest bardzo słaby i wymaga dużego nakładu czasu pracy. Jak Państwo widzą na tym obiekcie, no już tych plam, o ile wzmocniliśmy już bibułką japońską, to już tych plam nie usuniemy, one już będą trwałe. To są niestety procesy nieodwracalne. Tutaj mamy korespondencję Ignacego Woronicza, stolnika i sędziego Grodzkiego Żytomierskiego, starosty ostrzeskiego z końca XVIII wieku. Jak Państwo widzą, to tutaj konieczne było wzmocnienie tych krańców. Tu też był obiekt wylewany masą, podklejony bardzo cienką bibułką japońską, która pozwoliła go wzmocnić, a przy okazji nie wpłynęła na czytelność tekstu. Natomiast tutaj też te zacieki, te plamy są nieusuwalne już. Następny przykład to jest XVI-wieczny kodeks, rękopis na papierze, bardzo mocno zdegradowany mikrobiologicznie. W wyniku tej dawnej infekcji fragmenty papieru zostały strawione przez grzyby, a to, co zostało, jak już wspomniałem, jest bardzo miękkie, bibulaste i osłabione. W przypadku obu tych obiektów wzmocnienie kart zastosowano bardzo cienką bibułę japońską. Kolejnym problemem konserwatorskim są uszkodzenia mechaniczne. No i to jest bardzo często spotykane, zwłaszcza w obiektach XIX i XX-wiecznych, ale tu mamy też starsze obiekty. No to są te uszkodzenia mechaniczne, to oczywiście są rozdarcia, naderwania czy pęknięcia grożące urwaniem fragmentu podłoża i bardzo istotne jest ich odpowiednie zabezpieczenie przed skanowaniem. Jeżeli fragmenty były luźne, to konserwatorzy je z powrotem przyklejają. Natomiast takie przedarcia należy zakleić ze względu na to, że w trakcie manipulowania obiektu może dojść do tego, że one odpadną.
takie uszkodzenia mechaniczne nie dotyczą tylko papieru, ale dotyczą też opraw i całego obiektu. Tutaj mamy przykład oderwanego fragmentu, czy tutaj mamy kawałek skóry z oprawy, no i to wszystko możemy w trakcie skanowania czy transportu do skanowania utracić. Lub fragmenty, takie luźne fragmenty mogą zostać zgubione lub trafić do innego obiektu, co też się zdarza. Mamy też zniszczenia wpływające na czytelność warstwy tekstu i obrazu. Tu mamy deformację podłoża, zmarszczenia, zagięcia, tu przedarcie. Tutaj mamy przykład różnicy poziomów, która sprawia problem z ustawieniem głębi ostrości przy skanowaniu. No i tutaj też bardzo, bardzo już zniszczony obiekt z licznymi zagięciami, przedarciami i bardzo poplamiony. Mamy też do czynienia ze zniszczeniami mającymi wpływ na czytelność warstwy tekstu i obrazu. Tu mamy deformację konstrukcji utrudniające dostęp do tekstu i obrazu. Teraz Państwu opowie na w jaki sposób to zostało naprawione. Najczęściej konserwatorzy wykonują takie czynności jak prostowanie deformacji, zagnieceń, zagięć podłoża przy pomocy nawilżania miejscowego. My to nawilżamy roztworem wodnym lub roztworem wody z alkoholem. I takie miejsce, nawilżanie miejscowe później prostujemy przy pomocy kautera, który jest takim małym żelazkiem. To jest końcówka metalowa, która jest podgrzana do temperatury 70 stopni i konserwator, delikatnie przykładając, prostuje te zagięcia. Bardzo częstym problemem są taśmy syntetyczne, czyli zwykłe taśmy klejące. Namiętnie przez wielu czytelników, czy wielu, nie czytelników, tylko przez wiele osób nie będących konserwatorami stosowane. To jest bardzo duży problem. Apeluję do Państwa, żeby Państwo nie używali taśm syntetycznych do naprawy książek. Ponieważ tak naprawdę skutkuje to zniszczeniem późniejszym. No i reparację samego podłoża, czyli papieru przy pomocy klejstra czy kleju kluce, zastosowaniem materiałów takich jak bibuły japońskie o różnych gramaturach, no i prasowanie i dosuszanie kauterem. W szczególnych przypadkach, jeżeli obiekt jest brudny bardzo, no to konserwator dodatkowo oczyszcza go mechanicznie. Używa do tego gumki lub specjalnej gąbki lateksowej. Też usuwamy wybrane reparacje, które zasłaniają tekst lub obraz w trakcie skanowania. Wykonujemy reparacje w obrębie oprawy, uzupełniamy ubytki, scalamy odłączone fragmenty i elementy, no i korygowanie profilu grzbietu. Przepraszam, się zgubiłem. Tutaj mamy przykład obiektu, który nie był zniszczony, natomiast był zagnieciony i trzeba było go wyprostować, troszkę wyczyścić mechanicznie, ale jak widać, efekt końcowy jest dużo lepszy i dzięki temu obiekt jest skan czy zdjęcie tego obiektu jest dużo lepszej jakości. Prostowanie tych zagnieceń i zagięć wykonujemy za pomocą kautera po uprzednim miejscowym nawilżeniu podłoża papierowego mieszaniną etanolu i wody. Tutaj konieczne było rozprostowanie całego obiektu, więc konserwator zastosował technikę nawilżania całej powierzchni w Gore-Texie. To jest taka siatka z materiału Gore-Tex, dosyć popularnego.
czyli membrany półprzepuszczającej. I dzięki temu, że on został pokryty, jego nawilżenie było stopniowe i nie został gwałtownie zalany wodą, tylko bardzo powoli się nawilżał i później konserwator prostował ten obiekt poprzez rozpięcie krawędzi pod zaciskami. Natomiast obiekty na podłożach, tu mamy pergaminowy, na podłożach papierowych są prostowane pod obciążeniem lub w prasie mechanicznej czy hydraulicznej. Tutaj mamy przykład, w jaki sposób konserwator poprawił uczytelnienie tekstu, no i umożliwił, aby obiekt mógł być swobodnie, karty mogły być przekładane w trakcie skanowania. Tu mamy obiekt przed konserwacją, bardzo zniszczony. Kolejne przekładanie kart mogłoby prowadzić do pęknięć, przedarć, w związku z tym karty po kolei były konserwowane, natomiast samej oprawy nie konserwowaliśmy ze względu na to, że jest to proces dużo, dużo bardziej czasochłonny, a w przypadku masowej digitalizacji bardzo dla nas istotnym czynnikiem był czas. Więc żeby zabezpieczyć te karty, użyliśmy też oprawy ze specjalnego papieru holenderskiego. Ubytki były obustronnie podklejone bibułą japońską, dzięki temu te karty mogliśmy swobodnie przekładać. Następny obiekt, tutaj na górnych zdjęciach widać przykład reparacji papierowej okładki, dzięki której czytelne stały się zapiski. Oderwane karty zostały połączone z blokiem, dzięki czemu można je swobodnie przełożyć. A fragmenty papieru przy grzbiecie nie zasłaniają już części ilustracji. No tutaj było tak przyklejone, myśmy wyjęli to z oprawy, podkleili też bibułką japońską i dzięki temu obiekt mógł być swobodnie przekładany bez ryzyka dalszych uszkodzeń. Tutaj mamy przykład korygowania profilu grzbietu. Obiekt przed i po, to jest ten sam obiekt. To jest bardzo skomplikowany zabieg wymagający, może nie skomplikowany, ale wymagający od konserwatora bardzo dużego wyczucia. Konserwator w środku umieścił blachę cynkową zabezpieczoną papierem i poprzez powolne wypychanie, bardzo delikatne, tak żeby nie uszkodzić tych oryginalnych zwięzów, obiekt był powoli bardzo prostowany. Krawędź blachy była zabezpieczona papierem, tak żeby tarcie nie prowadziło do uszkodzeń wnętrza składek. To jest zabieg, który tak naprawdę trwa kilka dni, więc to jest bardzo powolny, ale efekt końcowy jest bardzo dobry i jak Państwo widzą, da się takie rzeczy naprawić. Dodatkowo jeszcze konserwator pod zwięzami umieścił, to na następnym obiekcie umieścił papier, bibułę japońską. O, tutaj. To był podobny problem i też trzeba było podobny zabieg wykonać. Wcześniej nie dało się takiego obiektu zeskanować. Po tych zabiegach już nie było większych problemów. W dalszej części mamy przykład uszkodzonej oprawy. Ta oprawa to jest deska drewniana. Konserwator do naprawy musiał się trochę pobawić z stolarza, to znaczy trzeba było nawiercić otwory w tym pęknięciu, umieścić w nim kołki drewniane, tutaj taki kołeczek widać. Dzięki temu mogliśmy tą oprawę połączyć i skutecznie zabezpieczyć. Wnętrze natomiast już samo podłoże papierowe i karty to zostały oczyszczone mechanicznie. I tak jak w przypadku poprzednich obiektów, ubytki zostały uzupełnione bibułą japońską i dzięki temu też karty zostały wzmocnione przy użyciu kleju skrobiowego. Staramy się używać klejów naturalnych.
No tu jest przykład starodruku, który wymagał bardzo szerokiego zakresu prac ze względu na uszkodzenia i mechaniczne, i mikrobiologiczne, i bardzo duże zanieczyszczenia. To był obiekt poklejony taśmami klejącymi i po pierwsze trzeba było je usunąć, po drugie trzeba było w miarę możliwości usunąć ślady po tych taśmach. No i trzeba było to wszystko wyczyścić. Efekt końcowy jest bardzo zadowalający, natomiast ilość nakładów czasu i pracy, jaki musieliśmy w to włożyć, był bardzo duży, co trochę się kłóci z masowym charakterem digitalizacji, no ale nie było takiego drugiego obiektu, w związku z tym musieliśmy go porządnie przygotować. Tutaj Państwo widzą te taśmy klejące. One są usuwane przy pomocy, a konserwator bierze tampon zamoczony w octanie etylu lub acetonie i poprzez powolne nawilżanie tej taśmy następuje oderwanie jej od podłoża. Następnie trzeba w miarę możliwości, bo bardzo często te ślady po taśmach są nieusuwalne, wyczyścić z pozostałego kleju po tych taśmach. No i to jest cały czas ten sam obiekt. Tutaj widać, jak bardzo był brudny i jak bardzo dużego nakładu pracy wymagało go oczyszczenie go. Po oczyszczeniu został on podklejony bibułą japońską i też w ten sposób wzmocniony. No ale efekt końcowy jest bardzo, bardzo zadowalający. Natomiast takie oczyszczenie obiektu rzeczywiście jest czasochłonne. Natomiast dzięki temu ten tekst staje się dużo bardziej czytelny, a jakość skanu też dużo lepsza. Tutaj mamy przykład też obiektu bardzo zniszczonego. Skanowanie, też trzeba było wykonać pracę oczyszczenia. To są wykłady z filozofii notowane w Kolegium Jezuickim w Lublinie. Obiekt XVII-wieczny, no to oprawa była zniszczona zupełnie, luźne karty zostały wyprostowane, wyczyszczone, podklejone i jeszcze przed oprawieniem zostały wysłane do skanowania, tak żeby ta jakość była dużo lepsza i dopiero po powrocie blok został uszyty do tego obiektu. Jednym z elementów bardzo dużych korzyści, jakie wynikały z przygotowania obiektów do digitalizacji, była możliwość stworzenia nie tyle przeprowadzenia dużej ilości przeglądów, ale też odpowiedniego zabezpieczenia obiektu, bo trzeba dla niego też stworzyć opakowanie ochronne. Tutaj widać, jak konserwatorzy z papieru holenderskiego, czy to się dzisiaj karta Guardia nazywa, stworzyli obwoluty czy nawet prawie pudełka dla takich obiektów. Ten papier holenderski cechuje się bardzo dobrymi parametrami, jest wykonany z czystej bawełny, nie jest kwaśny, ma pH powyżej 7,5, wysoką rezerwę alkaliczną i spełnia wszystkie najważniejsze normy do jego przechowywania. Tutaj jeszcze podam Państwu normy, jakie powinny spełniać opakowania ochronne. To jest przydatna informacja. Podstawowa to jest norma ISO 9706, a najlepsza jest ISO 16245. No tam mamy określone parametry, jakie papier powinien spełniać, żeby, czy tektura, żeby trwale móc przechowywać zbiory biblioteczne. Natomiast do przechowywania fotografii, które są odrębnym problemem konserwatorskim, należy używać produktów za testem PAT, czyli Photographic Activity Test. No dobrze, wyrobiłem się trochę szybciej niż planowałem, 10 minut. W takim razie bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
Polecam stronę Biblioteki Narodowej i kontakt oraz mogą Państwo oczywiście zadawać nam pytania, na które postaramy się odpowiedzieć.